Macie za sobą drugie zajęcia z nowym trenerem Lecha Poznań, Janem Urbanem. Chciałem zapytać ciebie o wrażenia. Wiadomo, jest to zmiana trenera i wiadomo, że pierwsze treningi to inne zwyczaje każdego trenera i tak samo te dwa treningi odbyły się troszkę w innym sposobie treningu, dlatego wszystko było coś nowego, dlatego czekamy na kolejne treningi, na pewno nowe bodźce w treningu i mam nadzieję, że przed kolejnym spotkaniem nam to pomoże. Czyli różnicę wyraźną pomiędzy jednym a drugim trenerem, a w zasadzie sposobie pracy jednego i drugiego trenera dostrzegasz? To są tak naprawdę dopiero początki trenera Urbana tutaj w Lechu. Te dwa treningi rzeczywiście były inne niż u trenera Skorży, ale tak naprawdę porównać jednego czy drugiego trenera można jakby długofalowo. Poczekajmy trochę czasu, zobaczymy jak to będzie wszystko funkcjonowało. Wiadomo, każdy trener ma swoją taktykę i tak samo trener Urban będzie miał inny sposób na granie i zobaczymy jak to będzie wychodziło. Jedno, na co zwróciliśmy uwagę, to na to, że jesteście jakby wszyscy w trochę lepszych humorach, że ta atmosfera na treningach odżyła, no bo powiedzmy sobie szczerze, te wyniki sprawiły, że różnie z tym ostatnio bywało. No przed przyjściem, przed wejściem do szatni trener patrzył na tą atmosferę, jaka jest w szatni i na pewno zwrócił jakby uwagę na to, żeby uśmiechać się w trakcie treningu, żeby szukać pozytywu, bo wiadomo, że punktowo jesteśmy w tabeli słabo, ale trener Urban powtarza, żeby z każdym małym kroczkiem szukać pozytywnych rzeczy i tak samo było w dzisiejszym treningu. Trening, każdy uśmiechnięty na twarzy i mam nadzieję, że to będzie nam pomagało przed kolejnym spotkaniem. Jak to mówią, nowa miotła, czyli w sobotę zwycięstwo. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zmiana trenera czasami pomaga, a czasami szkodzi. Mam nadzieję, że nam pomoże i zwyciężymy w sobotnim spotkaniu z Ruchem Chorzów.